5. Czas na spotkanie z naszymi gośćmi dzisiaj, proszę Państwa, w Studiu Radia 5. Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miasta Sowałki, Bartosz Bełdyga, Fundacja Teraz Wschód. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Kolejna charytatywna akcja na rzecz Suwałczanina Pawła Dydzińskiego nad Zalewem Arkadia. Co, gdzie, kiedy, Panie Bartosz? Jest to druga edycja pikniku. Kontynuujemy imprezę charytatywną, na którą zbieramy pieniądze na rehabilitację Pawła. Zostały nam jeszcze rzeczy do wylicytowania. Pojawiły się nowe produkty, które chcielibyśmy też tutaj dać możliwość zlicytowania osobom, które będą brały udział w pikniku. Zaczynamy 23 lipca o godzinie 14, impreza potrwa do godziny 19 i w trakcie tych wszystkich, całego czasu będą różne imprezy towarzyszące. Główną imprezą oczywiście jest to um, turniej piłki siatkowej Polarna y, Plaża, ale my z naszej strony mamy jeszcze kilka atrakcji, y, które zapewnimy i są to między innymi y, licytacja właśnie y, rzeczy, które posiadamy ale też nauka tańca na plaży zakończona potańcówką, tańcówką, warsztaty makramy, różne zabawy dla najmłodszych, pokazy klauna, pokaz wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej, stoisko promocji zdrowia, a na koniec to wszystko będzie podsumowane koncertem zespołu Mister Knight oraz Case. Panie Przewodniczący, co samorządowiec robi wśród tych wszystkich zaangażowanych ludzi, bo mnóstwo osób się w to angażuje? Tak, samorządowiec jest mieszkańcem naszego miasta. Jestem też rodzicem syna w bardzo podobnym wieku, wobec tego mam świadomość, jak wielkie spustoszenie następuje w tych rodzinach, w których dochodzi do wypadku, zachorowania, jakiejś sytuacji, która wymaga wsparcia. Tego wsparcia nie da się udzielić innymi metodami, jak też tylko i wyłącznie poprzez tzw. łańcuch dobrych serc, dobrych serc przez dobroczynność. Druga edycja pikniku charytatywnego to współdziałanie po raz drugi, po raz kolejny osób, które chcą pomóc. One się oczywiście identyfikują z, ze swoimi firmami, w których funkcjonują, pracują, te firmy włączają się w to akcję ale też działają zupełnie indywidualnie, fizycznie, tak jak moja skromna osoba. Ale oczywiście suwalski samorząd jest za wspieraniem takich, takich działań. Chcę powiedzieć, że każdego miesiąca jest kilka, a czasami więcej wniosków o patronat, o zwolnienie z opłat, o wsparcie organizacyjne kierowane przez organizacje pożytku publicznego, jak też przez rodziny, które starają, starają się wspomagać. Pomagamy, potrafimy pomagać, chociaż obok jest y, wojna w Europie, chociaż nadal jest stan pandemiczny, to nadal niestety jest bardzo dużo zachorowań. I włączamy się to korzystając z dobrej pogody, z y, uczestnictwa naszych mieszkańców i gości w różnych przedsięwzięciach, które w przestrzeni miejskiej są organizowane. I tutaj skorzystam z okazji, by podziękować dla ślepska malów suwałki za to tak zwane jak to. Ustaliliśmy przytulenie przytulenie nas jako organizatorów turniej piłki plażowej Mężczyzn Polar na Plaża, który będzie się odbywał. To też drugie wydarzenie w naszym mieście. To jest piękna pula nagród, bo ponad 10 tysięcy złotych. To 24 pary, które z całego kraju będą startowały w tym turnieju. Nasza korzyść to obecność kibiców, których z pewnością nie zabraknie. I wspomnę tutaj też. Ukon w stronę, w stronę głównego organizatora Mateusza Czunkiewicza, libero naszego ślepska malów suwałki, że zwycięzcy ubiegłorocznego turnieju to, to Magnuszewski oraz Mariusz Magnuszewski oraz Damian Załęski. Magnuszewski został nowym rozgrywającym ślepska suwałki. Wobec tego. Dobrze, to też miejmy nadzieję będzie prognozowało sezonowi ligowemu. Zapraszamy serdecznie mieszkańców, zapraszamy rodziców z dziećmi. Będzie bogata oferta, prawdopodobnie przy dobrej pogodzie będzie nam miło. Spotka się z mieszkańcami i gośćmi, poprosimy o tą hojność, taką, która jest możliwa. Pieniądze są gromadzone do skarbonek, są skrupulatnie rozliczane, one zostaną skierowane na wsparcie turnusu rehabilitacyjnego, bo taka jest forma wspomagania i też podzielę się jeszcze organizatorami, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Mam na myśli tutaj straż pożarną państwową, straż pożarną mam na myśli e, gabinet poradnie dr Adamski, mam na myśli e, suwalsk, e, opiekę paliatywną. Suwalską mam na myśli tutaj Fundację Teraz Chód, obecny w studio jest szef tej fundacji, ale także Polski Czerwony Krzyż, także suwalskie Morsy i wiele, wiele instytucji, które włączają się w to przedsięwzięcie. Panie Bartoszu, to powiedzmy, dożywotnio potrzebne będą te środki na rehabilitację Pawła? Tak, tutaj raczej te pieniądze, to jest studnia bez dna, gdzie Paweł z, z, z miesiąca z roku na rok potrzebuje tych pieniędzy I ile będziemy mogli, tak długo też będziemy pomagali. I właśnie przy współpracy, Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej w poprzedniej edycji zebraliśmy ponad 7 tysięcy złotych i tutaj chcielibyśmy taką samą, a może będziemy szli po kolejny rekord i zbierzemy jeszcze większą pulę finansową na to, aby Pawłowi. W jaki sposób y, ułatwić funkcjonowanie y, wśród nas? To przypomnijmy, e, gdzie się spotykamy, kiedy się spotykamy i, i koniecznie zabieramy ze za sobą 200 polskich nowych złotych, minimum. Tak, jak najbardziej. Y, a nawet może najnowszy banknot 500 złotowy. O, właśnie. Y, spotykamy się nad zalewem Arkadia w okolicy y, plaży. Y, nad zalewem oraz y, boiska do rozgrywek biczareny. Od godziny 14 można nawet przyjść wcześniej, można pospacerować z dziećmi, a potem dopiero zacząć korzystać z atrakcji, które przygotowaliśmy wspólnie ze wszystkimi. Zapraszamy serdecznie. Drugi piknik charytatywny dla Pawła. Przy jak Państwo słyszeli współpracy samorządu oraz Fundacji Teraz Wschód. My będziemy na tym pikniku, na pewno będziemy również informowali o jego, mam nadzieję, rekordowych efektach. Dziękuję za wizytę w studiu Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miasta Sowałki, Bartosz Bałdyga, Fundacja Teraz Wschód. Byli Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo i zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia 5.